Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do Waszego zboru, w którym podczas tego wystąpienia będę chciał przedstawić sprawozdanie takie z przekazania ławek z Waszego zboru do zborów na Słowacji i również opowiem trochę więcej w ogóle o pracy wśród Romów. Ale na początku pozwólcie, że się pomodlę. Ojcze w niebie, chcę Ci dziękować za ten czas, kiedy możemy rozważać Twoje działanie wśród Romów. Panie, jak Ty ich znajdujesz, jak otwierają swoje serca dla Ciebie, jak zmieniasz ich życie. I Panie, chcę Ci podziękować tutaj za zbór w Ustroniu, który w tak znaczący sposób pomógł Romom, zborom romskim tam na Słowacji. Modlę się o to wszystko w imieniu Jezusa. Amen. To było chyba w lutym, jak pastor Boguś zadzwonił do mnie i mówi, czy Jurek, czy nie wiesz o jakimś zborze, który byłby w stanie przyjąć ławki, które żeście tutaj mieli. Przyjechałem do waszego zboru, porobiliśmy te zdjęcia i wysłałem do pastora Miszy na Ukrainie, którzy tam w zborze romskim w Mukaczewie budują nowy dom modlitwy na co najmniej 500 osób. I właściwie ta informacja bardzo pastora Miszę ucieszyła, ale potem problemem stał się transport przez granicę ukraińską. Dałoby się to nawet wszystko załatwić, ale wymagana byłaby zgoda z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kijowie. Ta procedura trwałaby około 6 tygodni, a potem tir, który by pojechał na Ukrainę, stałby co najmniej jedną dobę na granicy, żeby wjechać, potem jedną dobę, żeby wyjechać. Także koszty tego transportu poszłyby mocno w górę i w końcu zastanawialiśmy się nawet nad opłacalnością tego przedsięwzięcia. W końcu przypomniałem sobie, że w listopadzie nawiązaliśmy również kontakt ze zborami romskimi we wschodniej Słowacji. I napisałem do pastora, to jest prezbiter taki okręgowy tamtych kościołów, czy by przyjęli ławki, 60 ławek łącznie na gdzieś 300 osób. Odpowiedział mi, bardzo dziękuję. Chętnie to przyjmiemy. W jednej miejscowości budujemy zbór, gdzie potrzebujemy około 20 ławek, czyli miejsc dla 100 osób, a w drugiej miejscowości potrzebujemy ławek na 200 osób. Także Pan Bóg dokładnie to miał wyliczone. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te ławki tutaj, jak były u Was w zborze? Także te ławki przesiedziały jeszcze w międzyczasie chyba miesiąc w magazynie u Mateusza Heczki, tutaj gdzieś nad Wisłą, zanim zostały załadowane na tira. I tutaj usłużyła firma Staszek, Ania i Staszek Gomola, właściwie oni są z Dobki. Ania jest moją kuzynką i chętnie wykonali tą usługę przewiezienia tych ławek na Ukrainę. Tutaj jeszcze dwóch braci z waszego zboru, jeszcze dwóch innych pomocników tam z warsztatu Mateusza pomagało te ławki załadować. Załadowali akurat więcej, może jeszcze dwie, trzy ławki by się wmieściły, ale to było wszystko. Także z Ustronia te ławki pojechały. Najpierw część została wyładowana w Ostrowanach, a potem pojechaliśmy do Pawłowców nad Uchą. A kontakt główny mieliśmy na Słowacji ze zborem w Sabinowie. Także najpierw pojechaliśmy do Sabinowa, z Sabinowa do Ostrowan, żeby tutaj wyładować 20 ławek i potem pojechaliśmy jeszcze ponad 100 km dalej do Pawłowców nad Uchą. I teraz może powiem kilka słów o tych zborach romskich we wschodniej Słowacji. Na Słowacji mieszka około 500 000 Romów. 10% społeczeństwa Słowacji to są Romowie. Wśród nich w okresie komunizmu nie była prowadzona praktycznie żadna praca
ewangelizacyjno-misyjna. I po zmianach, kiedy zaczęto im głosić Ewangelię, powstały nawet duże zbory. Ja się skupię na tym, co sam byłem świadkiem i widziałem, co Pan Bóg zrobił. W Sabinowie mieszka około 7 tysięcy Romów i w roku 2000 nie było tam żadnych wierzących. Dzisiaj jest tam zbór, który liczy około 350 osób, a pracę rozpoczął ten człowiek, Marian Kaleja. Sam jest cyganem, pochodzi z zachodnich Czech, miejscowości Heb, to jest na granicy z Niemcami, ale on był takim muzykiem. Wiecie, cyganie mają szczególnie dar do muzyki. On był muzykiem, grał na ulicach zachodnich miast w zachodniej Europie, zarabiał pewnie pieniądze, potem ożenił się z kobietą ze Szwajcarii i mieszkał 18 lat w Szwajcarii, ale odczuł, że Pan Bóg mówi mu, żeby pojechał. W międzyczasie się nawrócił. I kiedy się nawrócił, zaczął odczuwać, że Pan Bóg go wysyła do pracy wśród Romów we wschodniej Słowacji. I kiedy przyjechał do Sabinowa w 2000 roku, nie było tam żadnych wierzących. Rozpoczął im głosić Ewangelię. Jak mówiłem, dzisiaj jest tam zbór, który liczy około 350 osób i założyli 5 kolejnych zborów w innych miejscowościach, w innych wioskach. Także liczba wierzących, tylko która tutaj wokół Sabinowa, to jest około 500 osób. W pracy pomaga mu dwóch braci, Rinaldo i Marek. Naprawdę, jak razem stoją, to jeszcze ich można trochę rozpoznać, chociaż jest między nimi 7 lat różnicy, ale jak spotkacie jednego teraz, a za pół godziny spotkacie drugiego, jak bliźniacy. Po prostu trzeba się było do nich przyzwyczaić. Bardzo podobni bracia. Ale dlaczego o nich mówię? Też byli muzykami i też razem z tym Marianem grali w jakiś przez pewien okres czasu. Też się nawrócili. I Rinaldo szczególnie odegrał kluczową rolę w przetłumaczeniu całego Nowego Testamentu na język Romów we wschodniej Słowacji. Romowie mówią po słowacku jako tako, natomiast pierwszym ich językiem jest język romski, albo jeden z języków romskich. I żeby mogli zrozumieć Ewangelię, trzeba ją było przetłumaczyć na ich język. Zajęło im to 7 lat, przetłumaczyli cały Nowy Testament na język Romów. I co jest ciekawe, że ten język jest również używany przez Romów w Czechach, ale dlaczego tak się stało, o tym powiem później. Zbór ten jest zaangażowany w różne prace, również socjalne, by pomagać biednym Romom. Po nabożeństwach usługują posiłkiem dla 300 osób w czwartki i dla około 100 osób w piątki. Owszem, pomagają biednym spośród siebie. Bogaci Romowie chcą pomagać biedniejszym Romom, ale jak pastor powiedział, najważniejszym aspektem ich pracy jest budowanie Bożego Królestwa przez głoszenie Ewangelii Romom. Tym, którzy żyją w grzechu, są zagubieni. Owszem, potrzebują chleba, potrzebują odzieży, ale najważniejszą sprawą, której potrzebują, to Ewangelia. Wybudowali kaplicę czy dom modlitwy. Tutaj jest inne zdjęcie, które znalazłem w internecie przed tym domem modlitwy. Niecały zbór. W środku też mają krzesła. Na 300 osób, co najmniej tutaj na 300 osób podczas nabożeństw tyle przychodzi. Czasami w niedzielę, jak robią, zwożą ludzi z innych wiosek, to je nawet 500 osób tutaj mają. Wybudowali również centrum sportowe dla dzieci i młodzieży, dlatego że na Słowacji jest dosyć silna dyskryminacja Romów. Romowie, którzy przychodzą na obiekty sportowe, takie publiczne, często są wypychani z nich albo mają zakaz wstępu na takie obiekty.
I powiem wam, w Polsce to samo się dzieje. W Zabrzu, w wielu obiektach takich sportowych, fitness club, Romowie nie mają wstępu. Mają zakaz wstępu do takich klubów. Mają problem ze znalezieniem pracy, mają problem z pójściem do szkół, gdzie mogliby zrobić maturę. I jedna z córek tego Rinaldo skończyła, kiedy skończyła szkołę podstawową, poszła, chciała iść do szkoły średniej, żeby zostać pielęgniarką. Po prostu miała duże problemy i w końcu pastor robił wszystko, żeby mogła pójść do szkoły średniej, żeby mogła zdobyć zawód pielęgniarki. Tu mam to zdjęcie, to jeszcze z listopada było. Przyjechaliśmy do Ostrowan. To jest pan Marek, tu jest jeden ze zborowników. Wyładowali. Pytam się, ile Romów mieszka tutaj w Sabino, w Ostrowanach? Mówi, że około 1600 Romów. A pytam się, kiedy rozpoczęto pracę ewangelizacyjną? 7 lat temu jeden ze starszych zborów z Sabinowa zaczął przyjeżdżać do Ostrowan i zaczął im głosić Ewangelię. Także w tej chwili w tym zborze jest około 150 osób. Potem zaczęli to rozładowywać i jeszcze raz, kiedy to rozładowywali, Marek w innym miejscu jeszcze raz wyrazi podziękowanie. Bracia i siostry, dziękuję wam bardzo pięknie, że uwolniliście te ławki z waszego zboru. Romowie mają wielką radość, że mogą te ławki otrzymać. Teraz będą mogli dobrze siedzieć na nabożeństwie. Dziękujemy za wszystko. I niech Pan Bóg was błogosławi. Także rozładowali te ławki, przy czym tir nie miał możliwości wjechania do wioski, także stanął na obrzeżu wioski, a potem oni takim małym transporterem przewozili to dalej. Pojechaliśmy dalej, zajechaliśmy do wioski Pawłowce i tutaj ławki były rozładowane najpierw w domu jednego Roma, który obecnie mieszka w Anglii, także dom był pusty, także załadowali ten dom ławkami, stwierdzili, tu się to nie zmieści i potem resztę załadowali do garażu pastora. A to dlatego, że ten dom modlitwy, gdzie te ławki będą używane, jest w trakcie budowy i dopiero będzie gotowy gdzieś w okolicach grudnia. Tu jest ekipa, która wyładowywała te ławki. Tu jest pastor, ja go nazywam już pastor, bo on pełni rolę pastora, Marek Gombar, ze swoją żoną. Marek 10 lat mieszkał w Anglii. Tam się nawrócił. On mówi, że kiedy miał 20, pochodził ze środowiska katolickiego. I kiedy miał 27 lat, jako katolik, przeczytał 5 razy całą Biblię. Mówi, że czasem z żoną otwierali okna, zapalali świeczki i na kolanach się modlili, żeby Pan Bóg ich błogosławił. Ale mówi, że ponieważ mieszkał w Anglii, miał pracę, miał dom, miał pieniądze, miał samochód, miał dobrą rodzinę, mówi, wszystko miał, ale jednak we swoim wnętrzu odczuwał jakąś pustkę, że czegoś mu brakuje, że brakuje mu czegoś w relacji z Bogiem. I mówił, że przez czytanie Biblii, właśnie 27 lat miał, przeczytał 5 razy całą Biblię. Ile razy przeczytaliście całą Biblię? Już jako wierzący ludzie. On jeszcze nie uważał się za wierzącego człowieka. 5 razy przeczytał całą Biblię. I mówił, że kiedy czytał Biblię i patrzył to, co się dzieje w kościele, to mówił, że to jakoś mu nie pasowało, że to nie jest tak, jak Biblia opisuje. Przeprowadzili się do innego miejsca i tam trafił na nabożeństwo do zboru zielonoświątkowego i mówi, i tam widział, jak dzieci podnosiły ręce w modlitwie, jak ludzie wołali do Pana, jaką wyrażali radość i mówi, Panie Boże, chciałbym mieć taką relację z Tobą, jak ci ludzie mają. I w końcu przyszedł do Jezusa, mówił też z żoną na kolanach, modlili się, żeby Pan Bóg ich błogosławił. 2 lata byli w tym zborze i postanowili wrócić na Słowację, aby Romom na Słowacji, we wschodniej Słowacji głosić Ewangelię.
Przybyli do miejscowości Pawłowce, skąd zresztą pochodził, ale tam już była rozpoczęta praca. Kilka lat wcześniej zaczęli tam inni ludzie głosić Ewangelię, powstał zbór i ludzie spotykali się najwyżej po domach. Także z inicjatywy Marka kupili jeden domek, taki jak on to mówił, tam na wideo jednym pokazywał, ten pierwszy domek. Teraz to bardzo ładnie wygląda, ale wtedy, bo oni to wyremontowali, ale to były wałki, dom z wałków. Wiecie, co to są wałki? Na Ukrainie się tak buduje, we wschodniej Słowacji się tak buduje. To jest glina mieszana ze słomą, suszona na słońcu i z tego buduje się domy. To nie jest wypalana cegła, to jest po prostu suszona glina, takie kształtki gliniane i z tego budują domy. Także z takiego materiału był dom zrobiony. Mówi, że tam się spotykało 30, 40, potem 50, już potem 70 osób w środku, a 80 na zewnątrz ludzi, którzy chcieli słuchać Słowa Bożego. Także najpierw wyremontowali tą pierwszą część, a teraz postanowili budować tą drugą, rozbudować ten swój zbór. I o tym też za chwilę powiem. Skąd wzięli materiał na wybudowanie tego nowego domu modlitwy? Ten mały, pierwszy był za mały, drugi, teraz budują większy. Tamto będzie centrum dla dzieci. To stare pomieszczenie to będzie centrum dla dzieci, a główna sala na nabożeństwa będzie tutaj. 25 metrów długa, 9 metrów szeroka. No to prawie tak jak świątynia Salomona, która miała gdzieś 30 metrów na 10 metrów. Otóż nie mieli pieniędzy na zakup materiałów, ale tam w tej okolicy były obiekty po... U nas to się nazywały PGR-y. Nie wiem, jak się to na Słowacji nazywało, te państwowe gospodarstwa rolne. Właśnie. I były taki obiekt i była obora, którą ktoś już rozebrał i materiały były do kupienia za, jak on to nazywał, za łacne pieniądze. Za niewielkie pieniądze kupili materiały, kupili cegły i kupili całą tą więźbę dachową, całą tą konstrukcję dachową. I własnymi rękami, on mówi, chłopcy ze zboru, czyli bracia ze zboru, chłopcy ze zboru, z własnymi rękami przez pół roku pracowali i wybudowali w stanie surowym. W tym roku chcą ten obiekt dokończyć. I w pewnym momencie, on mówi, miesiąc wcześniej, zanim myśmy te ławki tam im dowieźli, w pewnym momencie oni wzięli te wszystkie krzesła, które mieli w tej starej części, przynieśli je do tej nowej części, żeby obliczyć, ile by potrzebowali krzeseł, ile im wejdzie tam krzeseł do tego zboru, nowego zboru. Położyli, popatrzyli, koło 270, 280, mamy 70, skąd wziąć 200? I myśleli nawet, i krzesło na Słowacji kosztuje gdzieś około 20 euro, czyli żeby kupić 200 krzeseł, potrzebowaliby około 4000 euro. Mówi, dla nich takie pieniądze to są olbrzymie pieniądze. Myśleli nawet o tym, żeby każdy członek zboru kupił swoje własne krzesło i przyniósł do zboru. Ale powiedzieli, modlimy się, niech Pan Bóg nam pomoże. I mówi, wtedy zadzwonił pastor Marian, właśnie z Sabinowa, i mówi im, słuchajcie, czy chcecie ławki? Jest zbór w Polsce, który chce podarować ławki na 200 osób. Czy chcecie? Chcemy. Także oni to się rozradowali. Ja posłałem pastorowi Marianowi te zdjęcia tutaj z waszego zboru. Pastor Marian posłał to temu Markowi. I Marek to włożył na Facebooka. W ciągu kilku dni miał ponad 300 wpisów ludzi i chwalących Pana Boga za was, za wasz zbór, za wasze serca i radowali się, że Pan Bóg w ten sposób ich zaopatrzył w ławki, które potrzebowali. Jak otworzą ten zbór, będzie wielkie nabożeństwo, zrobią fotografię, a poślą wam te fotografie, ale też przekazał zaproszenie, że kiedy będzie gotowy zbór, i będą mieli nabożeństwo, żeby ktoś, delegacja z waszego zboru mogła również tam pojechać i wziąć udział w tym nabożeństwie. Pan mówi, że te ławeczki są
błogosławione, bo siedzieli na nich błogosławieni ludzie. Także cieszą się bardzo z tej pracy. Kolejne miejsce, w którym 9 lat temu nie było wierzących. Ta praca tutaj w tej miejscowości rozpoczęła się 9 lat temu i Marek tam opowiadał, że najpierw były spotkania po domach, potem wybudowali ten pierwszy obiekt, teraz budują ten drugi. Mówił, że czasami na przestrzeni w takich domach 5 na 5 metrów kwadratowych przychodziło 30-40 osób i chciało słuchać Słowa Bożego, a Słowacy, bo to i miejscowość, która liczy około 5 tysięcy mieszkańców, połowa to są Cyganie, połowa to są Słowacy. I jaka była obserwacja Słowaków, kiedy Cyganie się zaczęli nawracać? Słowacy w pewnym momencie powiedzieli, ach, policja tu już nie ma po co przyjeżdżać. Czyli ten element przestępczy, kryminalny, wymagający interwencji policji, jakby zniknął. Że Romowie zaczęli się zmieniać, jak się zaczęli zmieniać, to również przestali być zagrożeniem dla siebie samych i dla społeczeństwa. Najczęstsze interwencje policji w takich miejscach to nie są to, że Cyganie gdzieś tam pobili się ze Słowakami, ale najczęściej to są takie interwencje, gdzie Cyganie pobili się z Cyganami. Przy alkoholu, czy jakieś różne spory, załatwia się no, nawet nożami. Także policja musi interweniować. Ale to jest cecha nie tylko, bym powiedział, na Słowacji. Pracuję wśród Romów już praktycznie 18 lat. Od 2000 roku najpierw pracowaliśmy długo na Ukrainie i nadal tam pracujemy. Dzisiaj również pracujemy w Polsce i Czechy doszły i Słowacja. I powiem wam troszeczkę słów o Romach. I moje obserwacje są takie, że owszem, Romowie są dyskryminowani w różnych środowiskach, w różnych krajach, ale najwięcej krzywdy Romowie doznają z ręki innych Romów. W tej samej miejscowości, na tej samej ulicy, w tym samym domu. Największej krzywdy Romowie doświadczają z ręki innych Romów. Kto najbardziej krzywdzi Polaków? Właśnie, sami siebie często krzywdzimy. W ilu domach jest przemoc, w ilu domach jest bluźnierstwo, przekleństwo, które słyszą dzieci, które słyszą inni ludzie. Czyli nie Rosjanie, nie Czesi, nie Niemcy dzisiaj nas krzywdzą, ale często Polak Polaka najbardziej krzywdzi. Ale powiem wam kilka słów o Romach takich, które was może zastanowią. Gdzie dzisiaj Romowie występują? Największe skupiska Romów, największe społeczeństwo Romów jest w Rumunii, około 2 miliony Romów. Na Węgrzech około 500 000, na Słowacji około 500 000, w Czechach ponad 100 tysięcy, w Polsce około 30 tysięcy Romów, ale wielu z nich wyjechało do Anglii. Serbię, Bułgarię, Macedonię. W tych krajach są największe skupiska Romów. Zastanowiło mnie, że bardzo duże skupisko Romów jest również w Turcji. Romowie opuścili Indie. Jest wiele teorii na temat tego, skąd się Romowie wzięli w Europie. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że opuścili Indie w XI wieku, przybyli do Europy w XIII-XIV wieku, byli pogardzani, odrzucani, prześladowani. W czasie II wojny światowej Romowie byli przeznaczeni tak samo na zagładę jak Żydzi. Jaka jest różnica? To było główne podobieństwo tych dwóch narodów. Hitlerowcy jeden i drugi naród chcieli totalnie wymordować, totalnie eksterminować. Romowie to jest naród bez pisma. To są większość społeczeństw romskich, to byli analfabeci. Żydzi to jest naród, który od tysiącleci ma pismo i miał, który otrzymał objawienie o Bogu, kim jest Bóg. I z pismo jednoczyło Żydów i
pozwoliło im przetrwać najtrudniejsze momenty historii. Romowie byli bez pisma i pogrążyli się w najgorsze grzechy. Jednocześnie mało kiedy ludzie ze środowisk, społeczeństw, w których żyli, podawali im rękę, żeby ich z tego błota wyciągnąć. Robili raczej wszystko, żeby ich w tym błocie zatrzymać. I z tego względu, no widzicie, pewne słowa cyganie to jest niepoprawnie polityczne słowo. Powinno się mówić Romowie, bo cygan to jest synonim kłamczucha. Cyganić w naszej gwarze znaczy kłamać. Byli mistrzami manipulacji. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło od 200 tysięcy do pół miliona Romów. Dlaczego szacuje się? Dlatego, że Romowie nie mieli aktów urodzenia. Ich narodziny bardzo często nie były rejestrowane. Także nie wiadomo, ilu Romów mieszkało w poszczególnych krajach Europy przed II wojną światową. Także można jedynie szacować, co się z nimi stało. Dodam, że w Czechach eksterminacja Romów posunęła się tak daleko, że według tego, co słyszałem ostatnio na Słowacji, po II wojnie światowej w Czechach było 176 Romów. Wszystkich wymordowano. W Oświęcimiu, użyję słowa Auschwitz-Birkenau, w Birkenau był sektor przeznaczony dla Romów, sektor C. Gdybyście szli, tam jest w tej chwili również pomnik poświęcony martyrologii Romów. Także moi goście Romowie bardzo często, jak przyjeżdżają do Polski, to chcą zobaczyć również ten sektor, tę część Brzezinki, gdzie więziono Romów. Większość Romów trafiała bezpośrednio do gazu, chyba że byli wyselekcjonowani, wybrani do eksperymentów medycznych i dr Mengele robił na nich wiele eksperymentów medycznych. Około 30, ponad 30 lat temu wśród Romów w Europie zaczęło się przebudzenie duchowe. Jak mówiłem, pracuję już ponad 18 lat wśród Romów na Ukrainie. Na Ukrainie wśród Romów przebudzenia, albo Ukraińcy z kościoła podziemnego, jeszcze w czasach komunistycznych, po raz pierwszy odważyli się wejść do środowiska romskiego w grudniu 1982 roku i zaczęli Romom głosić Ewangelię. Romowie zaczęli się nawracać. I podobne przebudzenia można obserwować w wielu innych krajach Europy, również na Słowacji, w Czechach, jak również i w Polsce. Że ktoś miał pragnienie, czy miał wizję, odczuwał potrzebę głoszenia Ewangelii Romom i Romowie się nawracali. Przyjmują wiarę w zbawienie w Jezusie Chrystusie. To pokazuje, że to środowisko, że wśród tego narodu było wielu takich, którzy chcieli żyć inaczej, tylko oni nie mieli alternatywy. Oni nigdy nie widzieli innego wzorca. Ktoś im musiał pokazać, jak można żyć. Jak można żyć, że jest ktoś, kto ich kocha, że ktoś, kto może ich zmienić. Kiedy się nawracają, chcą głosić Ewangelię innym. Jeden Rom na Ukrainie kiedyś powiedział do mnie tak. No tutaj w Mukaczewie mamy synagogi, by tam mieszkało około 30 tysięcy Żydów. Wszyscy wyjechali. Jedni zostali wymordowani w czasie II wojny światowej. Ci, którzy przeżyli, potem wyjechali z Ukrainy. Niewielu ich zostało tam na Ukrainie, ale mieli synagogi i tam się zgromadzali na modlitwie. Ukraińcy mają cerkwie prawosławne, cerkwie i tam się zgromadzają na modlitwie. Węgrzy mają, większość Węgrów należy do kościoła reformowanego, mają kościoły i tam się spotykają na modlitwie. My, Cyganie, nie mamy domu, w którym by mieszkał Bóg i gdzie moglibyśmy się spotkać na modlitwie. Pan Bóg o nas zapomniał. Pan Bóg się nami nie interesuje. Kiedy
zaczęto im głosić Ewangelię, że Pan Bóg chce mieszkać w sercu człowieka, że to nie obiekt, budynek, ale że serce człowieka jest świątynią Ducha Świętego, w której człowiek, Bóg chce zamieszkać i że Pan Bóg ich kocha, to dla nich to była rewolucyjna informacja. Jak to? Pan Bóg nas kocha? Węgrzy mówią, że są chrześcijanami, a nas nienawidzą. Żydzi, dla nich jesteśmy obojętni. Ukraińcy mówią, że są wierzącymi i nas nienawidzą. I wy mówicie, że Bóg chrześcijan nas kocha? Dla nich to była rewolucyjna informacja. My, Polacy, uważamy się za chrześcijan. Czy my kochamy Romów? Czy jesteśmy na tyle zdeterminowani, żeby tym ludziom zanieść również Ewangelię? Czy po prostu uważamy, spisujemy ich na stratę, że Pan Bóg powiedział, idźcie wprawdzie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, no ale tam jest jeszcze w nawiasie dopisane, za wyjątkiem Romów. Jest tam tak napisane? Nie jest. Także Pan Bóg również chce, aby nawet do Rom i również Romom była głoszona Ewangelia. 8 lat temu w zachodnich Czechach odbyła się ewangelizacja. Po raz pierwszy w centrum miasta, tego miasta, odbyła się ewangelizacja i tą ewangelizację zorganizowali nawróceni Romowie. Poproszono mnie tam, żebym przyjechał również usłużyć Słowem Bożym. I potem wszedłem na internet zobaczyć, troszkę dowiedzieć się o tym mieście Heb. I powiem wam, że podium, z którego myśmy, takie skromne podium, z którego żeśmy usługiwali Słowem Bożym, było dokładnie w tym miejscu, gdzie w 1938 roku była trybuna, podium, wielkie podium, z którego przemawiał Adolf Hitler do tłumów zgromadzonych na rynku właśnie w Heb. Minęło kilkadziesiąt lat. Hitler i hitlerowcy chcieli wymordować cyganów. Potem przyszła komuna, która zabraniała głoszenia Ewangelii. I kiedy był pochód pierwszomajowy, to trybuna tych komunistów była w tym samym miejscu postawiona. Tam odbierali parady ludzi, którzy przechodzili na 1 maja. Hitleryzm upadł, komunizm upadł. I pierwszymi, którzy postawili podium w tym samym miejscu, aby głosić Ewangelię, byli Romowie. Pan Bóg jest Panem historii. I powiem wam, że dla mnie to odkrycie potem to było, myśmy tam z drżeniem tą Ewangelię głosili, mając świadomość, jakie to miejsce, jakie historycznie ważne miejsce, że stoimy na miejscu, gdzie diabeł kiedyś się panoszył i my na tym miejscu mogliśmy głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Także Pan Bóg trzyma bieg historii w swoim ręku. Po faszystach, którzy planowali zagładę Romów, po komunistach, którzy zabraniali głoszenia Ewangelii i prześladowali wierzących, Romowie, którzy byli przeznaczeni na zagładę, zorganizowali pierwsze spotkanie ewangelizacyjne na głównym rynku Heb. Także środkowa i wschodnia Europa doświadcza wolności w głoszeniu Słowa Bożego i ewangelizacji i wysyłania misjonarzy do świata. My dzisiaj w Polsce czy na Ukrainie mamy więcej wolności religijnej niż ludzie na zachodzie Europy. Jak mówiłem o Czechach, w Czechach eksterminacja Romów podczas II wojny światowej osiągnęła ten poziom, że praktycznie przeżyło około 180 Romów. I po II wojnie światowej Niemcy, którzy mieszkali w Sudetach, Niemcy sudeccy po czeskiej stronie zostali wypędzeni. Nikt nie chciał na to miejsce, do tych wiosek wracać i wtedy potem powstało już, odżyło państwo Czechosłowacja. Ze wschodniej Słowacji przesiedlono kilkadziesiąt tysięcy Romów na te tereny właśnie, skąd wypędzono Niemców. I tam zasiedlono, te tereny zasiedlono, wiele wiosek zasiedlono właśnie Romami. Ale nie stworzono dla nich warunków do edukacji, nie stworzono im warunków pracy, także dzisiaj oni wegetują i żyją praktycznie w gettach. Na terenie Czech jest w tej chwili około 300 gett, w których żyją Romowie, można powiedzieć, slumsów.
ale niektóre tereny są rzeczywiście jak getta i w niektórych miastach władze budują mury. Widziałem to w Preszowie na Słowacji, że dzielnica romska jest otoczona wysokim murem na 3-4 metry, ale to dlatego, że skinheadzi, ugrupowania takie nacjonalistyczne, faszystowskie wręcz, wieczorem, w nocy podjeżdżały i butelkami z benzyną, czyli koktajlami Mołotowa, obrzucały domy romskie i żeby no, przeciwdziałać temu, trzeba było postawić mur, aby chronić Romów przed, nie żeby Romowie nie mogli wyjść na zewnątrz, ale przed tym, żeby te ugrupowania bojówkowe nie mogły wejść do środka i nie mogły czynić krzywdy Romom. Druga i kolejny kraj, gdzie żyją Romowie, Ukraina. Jeszcze taka mała uwaga. Przed I wojną światową te tereny, o których ja mówię, należały do Austro-Węgier. Myśmy byli tutaj, nie, to była Galicja, myśmy byli Austro-Węgry. Słowacja, to były Austro-Węgry. Myśmy mieszkali, właściwie cała Małopolska, za Lwów, to było wszystko Austro-Węgry. Czyli to dzisiejsze Zakarpacie, gdzie jeździmy i pracujemy wśród Romów, to również były Austro-Węgry. Potem, kiedy zrobiono granice, podzielono te kraje, Romowie zostali złapani jedni w Polsce, inni w Słowacji, jeszcze na koniec inni na Ukrainie i te języki, albo język dostał się pod wpływy, pod różne wpływy. Romowie w Polsce zaczęli adoptować polskie słowa, Romowie na Ukrainie ukraińskie, rosyjskie, a Romowie w Czechach, na Słowacji zaadoptowali wiele słów słowackich. I kiedy ich przesiedlono właściwie na tereny Czech, sporo Romów ze Słowacji przesiedlono na tereny Czech, to dlatego oni mówią w Czechach tym samym językiem, co na Słowacji. Dlatego, że no, bo ich przesiedlono, ale to oni mówili tym samym językiem. I bariery dla poznawania Boga wśród Romów są takie. Ubóstwo. To jest pierwsza bariera. Ludzie głodni nie kupują, kupują chleb, nie Biblię. I kiedy chcemy im dać Biblię, to musimy ją im dać. Bo jeżeli im damy pieniądze na zakup Biblii, to nie kupią Biblii, kupią chleb. I tak samo jest właśnie, jeżeli zarobią jakieś pieniądze, to powiedzmy ci bardziej porządni Romowie kupią chleb, a niektórzy przeznaczą to niestety na alkohol. Tradycja. No nigdy nie czytaliśmy Biblii, także też to jest taka bariera. Nigdy, ta księga nigdy nas nie interesowała, zresztą nie ma wśród Romów w ogóle kultury takiego zwyczaju, żeby czytać książki. To niestety również wkracza coraz bardziej do naszych domów, że coraz bardziej, coraz mniej czytamy, najwyżej oglądamy, słuchamy, ale coraz mniej czytamy. Różne wymówki mamy, że ta księga to jest dla kapłanów, dla pastorów, ale nie dla nas. Nie mamy czasu. I wśród Romów dużą barierą, poważną barierą jest analfabetyzm, a więc potrzeba jest edukacja. I na Ukrainie widzieliśmy, że wielu Romów jest analfabetami. I kiedy Romowie się zaczynają nawracać tam w różnych wioskach, w różnych miejscowościach i słyszą, jak pastorzy głoszą im Słowo Boże z otwartej księgi, z Biblii, rodzi się w nich pragnienie, ja też bym chciał czytać. Ja też chciałbym czytać Biblię. Ja chciałbym, żeby moje dzieci czytały Biblię. I kiedy zaczęliśmy tam jeździć, to podchodzili do nas i mówią, pomóżcie nam zrobić szkołę dla Romów. A dlaczego chcecie, żebyśmy wam zorganizowali szkołę? Bo chcemy, żeby nasze dzieci czytały. A co chcecie, żeby czytały? Biblię. A dlaczego? No bo jak ich Biblia nie zmieni, to nic nie zmieni. I słuchajcie, jeżeli coś takiego słyszymy, na przykład kiedy ja coś takiego słyszałem, gdybym przeszedł koło tego obojętnie, to bym po prostu zgasił działanie Ducha Świętego we mnie. Kiedy mamy to słowo, kiedy widzimy brata w potrzebie i zamykamy przed nim serce swoje, jakże może mieszkać w nas miłość Boża. To było wielkie wyzwanie, żeby próbować pomóc w organizowaniu edukacji dla Romów, gdzie brakowało szkół.
No, szkołę można wybudować. No to też jest wyzwanie, skąd wziąć środki na wybudowanie szkoły. Ale kiedy wybudowaliśmy pierwszą szkołę, to żeśmy zauważyli, o, jak żeśmy przyjechali w lipcu, sierpniu, wrześniu i dzieci prawie że na bosaka wybiegały na nasze spotkanie, no to jest normalka, ale kiedy dzieci wybiegały na bosaka w listopadzie, to tu czegoś brakowało. Także zaczęliśmy organizować odzież. Kiedy dzieci są głodne, to trzeba było je nakarmić, bo inaczej mama brała dziecko za rękę i szła na żebry, żeby dostawał jeść. A potem żeśmy zaczęli odkrywać, że często dzieci nie idą do szkoły albo nie ma ich w szkole, bo chorują. Główna choroba to choroby biegunkowe, spowodowane piciem niezdrowej wody. I popatrzcie się, my chcieliśmy zorganizować, usunąć barierę oddzielającą Romów od Słowa Bożego, dzieci romskie od Słowa Bożego. Barierą był analfabetyzm. I żeby uzdolnić dzieci romskie do czytania Biblii, trzeba było wybudować szkołę, trzeba było je ubrać, trzeba było je nakarmić, trzeba było im dać zdrową wodę, żeby mogły chodzić do szkoły, nauczyć się czytać, a któregoś dnia, mamy nadzieję, otworzą Biblię. I nauczycielki, które tam uczą, to są z Kościoła Reformowanego, Węgierki, zaczynają zajęcia w szkole modlitwą. Gdzie w szkole w Polsce zaczyna się zajęcia modlitwą? A kiedy, bo również dzieci dostają posiłki w szkole. I teraz, kiedy im przyniosą posiłek tam po czwartej lekcji, na zakończenie no po prostu tych czterech lekcji, które mają, dostają posiłek. Posiłek leży na ławce, nauczycielka się pomodli i wtedy dopiero dzieci zaczynają jeść. A raz byliśmy w takiej sytuacji, że nie było nauczycielki, przyniesiono im posiłek i dzieci same skupiły się koło tego posiłku, pomodliły się, podziękowały i zabrały się za jedzenie. Powiem wam, są takie w tym błocie, w tym bagnie, w którym żyją ci ludzie, można zobaczyć takie przejawy zaufania do Boga, które są dla nas wielkim wyzwaniem. I kiedy widzicie takie obrazy, serce ściśnie, no i co ja tu mogę zrobić? Tych ludzi, tych biedoków tam jest więcej. My jeździliśmy, w końcu skończyliśmy na tym, że chyba odwiedzaliśmy regularnie 5, może 6 wiosek. Ja już dalej do innych wiosek nie chciałem jechać, bo wiedziałem, że jeżeli ja tam pojadę, a myśmy pomogli już w wielu innych wioskach, i wiedziałem, że jeżeli ja tam pojadę, to ludzie powiedzą, o, brat Jurek przyjechał, no to on może pomoże nam. A jeżeli brat Jurek miał puste ręce, no to ja nie jechałem do innych wiosek, żeby nie rozbudzać wśród tych ludzi oczekiwania, że ja pomogę, podczas gdy nie miałem środków na to, jako BBSM nie mieliśmy środków na to, żeby im pomóc. Ważnym problemem dla tych ludzi były studnie. Mówiłem, studnie to były, może być studnia 3-4 metry głęboka obok latryna. I ludzi, wśród ludzi brakowało takiej świadomości higienicznej. Nie wiedzieli nawet o istnieniu bakterii. Ja mówię, widzę, że tak latryna, toaleta tak blisko tego studni, to mówię, macie brudną wodę. Nie, brat, czysta woda. Wrzucili wiaderko, nabrali do wody, do wiaderka wody, nabrał szklankę, popatrz, czysta. Jak była przeźroczysta, to znaczy czysta, nie? Ja mówię, ale tam są bakterie. Bakterie? A co to jest? Co to są bakterie? Nie wiedzieli o istnieniu bakterii. Zrobiliśmy szkolenie tam na Ukrainie. Jeden lekarz pojechał z nami, przygotował taką prezentację w PowerPoincie o bakteriach i jakie choroby powodują. A potem mieliśmy robić program właśnie takich studni. Takie odwierty idą, właściwie oni to wbijają jakąś rurę w ziemię, taką technologię mają. Na 20-25 metrów przebijają tą górną warstwę i stamtąd już dostają czystą wodę. To po tym szkoleniu
w jednej wiosce Romowie, na których na to było stać, zanim żeśmy rozpoczęli program, sami już te studnie zaczęli robić. Takich studni, takich pomp żeśmy zamontowali gdzieś 300 na Ukrainie. Koszt jednej około 150 dolarów. Także jedna pompa miała być służyć gdzieś na 5-7 rodzin, także zmieniliśmy życie przez dostęp do zdrowej wody wielu, wielu ludziom. I na koniec zakończę kilkoma słowami o Romach w Polsce. Poznaliście tutaj kiedyś takie małżeństwo Andrzeja i Ole Mirgów i oni też tutaj u was w zborze śpiewali, usługiwali, ale ta praca wśród Romów, taka związana z tłumaczeniem Słowa Bożego, zaczęła się od pewnego Roma w Zabrzu, który kiedy się nawrócił i kiedy zaczął czytać Pismo Święte w języku polskim, coś w jego sercu się stało, że chciał mieć Słowo Boże w swoim języku. Ale ponieważ w języku Romów nie było Słowa Bożego, to kupił sobie duży notatnik i siadywał sam w kącie gdzieś i sam sobie tłumaczył Nowy Testament na swój język. Zrobił Ewangelię Mateusza, prawdopodobnie zrobił więcej, ale potem się pochorował, wylądował w szpitalu i właściwie w tym szpitalu zmarł. Ale kiedy trafił do szpitala, to jak pacjenci tam zobaczyli, że cygan przyszedł do szpitala, to od razu zegarki, komórki, wszyscy gdzieś tam pod kłódkę zamykali, bo się bali, że cygan im to ukradnie. A ten cygan otwierał Biblię i czytał Biblię. Codziennie odwiedzali go inni Romowie, którzy się nad nim modlili, czytali razem z nim Biblię, śpiewali pieśni i doszło do tego, że inni pacjenci, jak szedł na operację, to wołał tego Roma na bok i mówi, wiesz co, ja idę na operację, mógłbyś mi przechować te pieniądze i zegarek i tutaj telefon komórkowy? Mieli zaufanie do człowieka z Biblią. Ale kiedy Robert zmarł, potem jego wdowa po nim przyniosła ten notatnik z tym przetłumaczonym nowym, właściwie Ewangelią Mateusza, przyniosła na świetlicę romską tam w Zabrzu, jest tam prowadzona świetlica przez Jankę Janulek i jeszcze kilka osób dla dzieci romskich, którzy chodzą do szkoły, ale ponieważ w domu mówią po romsku i kiedy rozpoczynają edukację w polskiej szkole, dzieci nie rozumieją języka polskiego. I kiedyś to się odbywało tak. Dziecko zaczynało romskie, zaczynało edukację w szkole. Po kilku tygodniach, ponieważ nie rozumiało poleceń nauczyciela, nie wykonywało zadań, nie pisało zadań domowych, bo nie rozumiało, co nauczyciel do nich mówi. Takie dziecko romskie było odsyłane do szkoły specjalnej, gdzie też nie rozumiało nauczycieli i po kilku tygodniach w szkole specjalnej lądowało na ulicy i tak się kończyła edukacja dziecka romskiego. Kiedy właśnie bracia i siostry tam ze zboru Wolnych Chrześcijan w Zabrzu zauważyli tą sytuację i tworzyli świetlice dla dzieci romskich, zajęli się tymi dziećmi romskimi i dzieci po szkole przychodziły tam na świetlicę, dużo do nich mówili po polsku, uczyli ich polskiego, mówili do nich po polsku, pomagali im zadania domowe odrabiać, a w sobotę, a w niedzielę robili dla nich szkółki. Uczyli ich pieśni, uczyli ich wersetów biblijnych na pamięć i po prostu głosili im Ewangelię. I właśnie wdowa po Robercie, Dorota, przyniosła ten notatnik na świetlicę i dała go tam jednemu bratu, który prowadzi tą świetlicę, bratu Antosiowi. I brat Antoś mówi sobie, ciekawe jak zareagują dzieci romskie, jak im to dam do poczytania. Czy one będą to mogły czytać? No i przyszły dzieci romskie na świetlicę, a on mówi, chodźcie, tutaj mam coś dla was. Otworzył im ten notatnik. Potraficie to czytać. A one zaczynają czytać. I w pewnym momencie, wujku, wiesz co to jest? To jest o Panu Jezusie w naszym języku. Daj nam to. Daj nam to.
przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Pamiętacie ten głos? To był taki głos. On zadzwonił do mnie ze łzami w oczach, z płaczem mi opowiadał tą sytuację. Mówi: Jurek, musimy coś zrobić. Musimy rozpocząć, zrobić, znaleźć ludzi, którzy by zrobili ten przekład. Ja mówię: no dobra, wiesz co, spróbujemy skontaktować się ze zborem romskim w Bystrzycy Kłodzkiej, spróbujemy się skontaktować z pastorem Mamczurem w Nowym Targu, gdzie ma wielu Romów. I obydwa środowiska i plus Zabrze wyraziły chęć uczestniczenia w projekcie tłumaczenia Nowego Testamentu na język Romów. Żeśmy rozpoczęli ponad 4 lata temu, także pracujemy nadal. Teraz już cały zespół i na młodzież, która chodzi do szkół, oni pięknie piszą na komputerze, także oni są zaangażowani również do tego. Powiem wam, wiele razy widziałem, oni dosyć dobrze mówią po polsku, nawet bardzo dobrze mówią po polsku, a wiele razy widziałem, jak przetłumaczyli jakiś fragment na swój własny język, ja mówię: przeczytajcie to teraz, jeszcze raz, czy to brzmi naturalnie w waszym języku? Przetłumaczcie mi to z powrotem, teraz na polski. Tłumaczą i czytają i mówią: nareszcie rozumiem, o co tu chodzi. Tyle razy to czytałem po polsku, ale teraz dopiero rozumiem, o co tutaj chodzi. Pan Bóg zaczął przemawiać do nich w języku serca, w języku ich serca, w języku, którym na co dzień mówią. Kiedyś mieliśmy sesję w Bystrzycy Kłodzkiej i to było przed świętami wielkanocnymi i postanowiłem, że odskoczymy od tego, cośmy normalnie tłumaczyli i przeskoczymy do ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, żeby przetłumaczyć historię zmartwychwstania Jezusa w języku Romów. I czytamy, oni to tłumaczą, doszliśmy do 9 wersetu i tam jest tak, brzmi: a oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. I oni tak mówią: Jezus zastąpił im drogę? Nie może być. A wy co macie, co się wam nie podoba w tym tekście? My jak jeszcze w starym życiu, zanim my się nawrócili, jak żeśmy kogoś chcieli okraść, to żeśmy mu zastępowali drogę, żeby nie mógł uciec. Jezus zastąpił im drogę? Nie, to nie może być. Dla nich zastąpić komu drogę wiązało się z działaniem, żeby wyrządzić komuś krzywdę. Długo żeśmy nad tym zastanawiali się, a gdybyśmy napisali, że Jezus wyszedł im naprzeciw, byłoby dobrze. A, no to jest różnica. Wyjść komuś naprzeciw, a zastąpić komuś drogę, to jest różnica, nie? To wychodzę na komuś naprzeciw, żeby się czuł raźniej, żeby się czuł pewniej w jakiejś niepewnej sytuacji. No to pierwsza rzecz była rozwiązana, ale druga rzecz, bądźcie pozdrowione, to się nie da przetłumaczyć na nasz język. No to trzeba było zajrzeć do greki i tam było słowo chairete. To jest słowo pozdrowienia w języku greckim, które dosłownie znaczy radujcie się. Ja mówię do nich, no a gdybyśmy to przetłumaczyli i Pan Jezus przywitał ich słowami radujcie się, dobrze będzie? I w końcu ten werset został, Romowie przetłumaczyli: Jezus wyszedł im naprzeciw i przywitał ich słowami radujcie się. Wiecie, jaka radość była w ich sercach w tym dniu, kiedy zrozumieli pewien, przetłumaczyli coś na swój język, co miało dla nich wielki sens. Nie będę rozwijał się w tym temacie dalej, ale taka praca nad tłumaczeniem tekstu, ja pomagam Romom zrozumieć każdy fragment, kiedy pracują nad tym tekstem, żeby go mogli zrozumieć i żeby mogli go przetłumaczyć na swój język. Niesamowicie jest niesamowicie odkrywcza. Zadałem im potem pytanie, a jakie były ostatnie słowa Jezusa na krzyżu? No, wykonało się, prawda? A jakie słowa pierwsze po zmartwychwstaniu? Radujcie się. I kolejne było: nie bójcie się. Bóg wychodzi naprzeciw każdego człowieka. I można by było popatrzeć, że kiedy aniołowie najpierw spotkali te kobiety, to oni się nie zajęli reanimacją tych żołnierzy, którzy drżeli ze strachu i właściwie padli, omdlali.
Aniołowie nie zajmowali się reanimacją ludzi, którzy są przeciwni Bogu, ale wyszli do nich, a potem sam Pan Jezus wyszedł do nich, do kobiet. I wita nas, to są pierwsze słowa Jezusa po zmartwychwstaniu. Jezus po zmartwychwstaniu wita nas, ludzi, słowami: radujcie się. Czemu się możemy radować? Bo wykonało się dzieło naszego zbawienia. I tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie chcemy nieść na cały świat. I teraz jeszcze na koniec Wam pokażę, bo my wiecie, my jako nasza organizacja zajmujemy się tłumaczeniem Biblii na różne języki świata i w chwili obecnej Słowo Boże jest dostępne w około 3200 językach świata. Około 7000 języków na świecie istnieje, z tego 3800 nie posiada żadnego przekładu. Nie na wszystkie języki trzeba robić przekład Słowa Bożego, ale w zeszłym roku zrobiłem takie zestawienie, żeby popatrzeć na tempo przekładu Słowa Bożego na świecie. Statystyki. W roku 2006 cała Biblia była dostępna w 429 językach. W 2016 636. Wzrost o ile? O 200 języków. Gdyby to wyrazić w procentach, 50%. Wyobraźcie sobie? 2000 lat trzeba było, żeby Biblia była przetłumaczona na cała Biblia. Na 420 języków. Kolejne 10 lat, 200 języków dostaje całą Biblię. Wzrost o 50%. Cały Nowy Testament tutaj w roku 2006 był dostępny 1144 języki. W 2016, 10 lat później, 1442. Wzrost o ile? Ponad 300 języków. Fragmenty Słowa Bożego. Tutaj w 2006 853, teraz 1145. Wzrost około 300. I jeżeli to podsumować, w 2006 2400 języków miało dostęp do Słowa Bożego. 10 lat później 3200. Wzrost o 800. Przeliczmy to. 10 lat, ile to jest tygodni? 10 lat, ile to jest tygodni? Ile ma rok tygodni? 52? 55? 52? Ile? 52. To 10 lat to jest ile tygodni? 520, tak? I w ciągu 520 tygodni 800 języków otrzymało dostęp do Słowa Bożego. Czyli jakie tempo? Półtora języka na tydzień? Słyszeliście o tym w telewizji? W radiu? W internecie? Gdzieś tam w tych mediach? Wojna tu, wojna tam. Oszustwo polityczne tu, oszustwo polityczne tam. I świat nas bombarduje takimi informacjami. Ale ja mam dzisiaj dla Was bardzo dobre wiadomości, że Bóg działa. Jak powiedział, i będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, tak się to wykonuje na naszych oczach. To się wykonuje na naszych oczach, że Ewangelia jest niesiona po krańce ziemi. Może nie za mojego życia, ale jestem przekonany, za życia moich dzieci, moich wnuków, Ewangelia zostanie zaniesiona, zostanie przetłumaczona na wszystkie języki, które tego potrzebują. Wypełnia się proroctwo o tym, że Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Bóg, mimo tego, że świat się wydaje, że się staje coraz gorszy, wykonuje swoje dzieło. I Ewangelia zostanie zaniesiona do wszystkich narodów. I my, Polacy, również możemy mieć w tym udział. Zanieść Ewangelię o Jezusie tam, gdzie wcześniej Ewangelia nie była znana, nie była słyszana. Pomyślcie, Pan Bóg otworzył dla nas granice. Tylko po co my, do jakich celów wykorzystamy te granice? Jedni wykorzystują te granice, żeby jeździć na urlop i tam i z powrotem. Okej, fajnie, że możemy pojechać do Chorwacji, czy do Hiszpanii, czy do Portugalii, nawet do paszportu do kieszeni nie brać.
Ale w tym wszystkim, że możemy się radować taką wolnością, nie zapominajmy, żebyśmy użyli tej wolności przede wszystkim do głoszenia Ewangelii. A kiedy narody Europy nie chcą się ruszać, to Pan Bóg przysyła nam ludzi z całego świata do Europy. Jest wiele miejsc w Europie, gdzie praca misyjna, tłumaczenie Słowa Bożego jest robione wśród uchodźców. Mamy różne zdanie na temat uchodźców, ale są miejsca na świecie, gdzie misjonarze nie mają żadnych szans wstępu, a tym bardziej, jakby już tam pojechali, przeżycia. Bo ich porwą dla okupu, będą od razu chcieli $1 000 000 za nich. A uchodźcy z tych rejonów przebywają w Europie, gdzie mogą usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Wielu z nich się nawraca i wielu z nich potem również jest angażowanych misyjnie. Zdradzę wam taką tajemnicę, która już nie jest tajemnicą, bo już to nie jest taka informacja wrażliwa, którą nie wolno było, o której nie wolno było mówić publicznie. Nowy Testament dla Kurdów został przetłumaczony, ale nie w rejonach, gdzie mieszkają Kurdowie, w Iraku, w Turcji, bo tam misjonarze nie mieli żadnych szans, żeby być, pracować i żyć. Kurdowie, którzy mieszkali, przyjechali do Europy, którzy się nawrócili, wśród oni zrobili przekład Nowego Testamentu na swój język. Czasem dla niewygody trzeba otworzyć, poszerzyć, bym powiedział, swój dom, wpuścić tych ludzi na swoje terytorium. Nie wszystkich oczywiście, ale wśród nich Pan Bóg ma takich, których wykorzysta do budowania swojego królestwa. I jego myśli są wyższe od naszych. Na świecie jest 7 tysięcy języków, jak mówiłem. 3300 już w tej chwili ma dostęp do Słowa Bożego. Nie na wszystkie języki trzeba zrobić przekład, ale na pewno trzeba rozpocząć pracę dla około 1700 języków, aby ci ludzie mogli usłyszeć Ewangelię w języku swojego serca. O tym, co robi BSM, o pracy polskich misjonarzy i nie tylko, możecie przeczytać w czasopiśmie Idźcie i niektórzy tutaj z was czytają, bo posyłamy wam do zboru. W ostatnim numerze jest artykuł najpierw jest artykuł Maćka Wiłkosza, Księga mojego życia, jak on pokochał Biblię, jak Biblia zmieniła jego życie. I również jest długi artykuł mojego autorstwa na temat Billy Grahama, który niedawno zmarł. W jaki sposób Pan Bóg go używał na obliczu całej ziemi. I również tu jeszcze jest inny numer, poprzedni numer. Też piszemy o pracy misyjnej, a jednocześnie piszemy o projekcie tłumaczenia Biblii na język migowy. Wiecie, co to jest język migowy? To jest język, którym posługują się ludzie głusi, którzy nie słyszą, którzy nigdy nie słyszeli. Także dla nich słowo pisane nie ma żadnego znaczenia. To są znaki, których nigdy nie będą w stanie rozumieć. Jak przetłumaczyć Słowo Boże na język migowy? Oczywiście nie za pomocą pisma, ale za pomocą kamery. Kiedy się to nagrywa, a potem się im odtwarza i to trzeba wszystko zamigać. I to się wszystko da zamigać, żeby Słowo Boże mogło również zacząć przemawiać do ludzi głuchych. Czy to jest możliwe? Też jest możliwe. Jest małżeństwo tutaj w Polsce, którzy chcą się zająć tym projektem. Jest więcej osób, które chcą się zająć tym projektem, ale to jest duża potrzeba, dlatego że wiecie, mamy ile osób głuchych mamy w Polsce, którzy nie słyszą? Ludzi, którzy nie słyszą? Około 100 tysięcy. Około 100 tysięcy ludzi, którzy mówią tylko językiem migowym, do których trzeba zanieść Ewangelię. To jest w skali globalnej, to jest jeden z większych narodów, które nie mają Słowa Bożego. Przykładowo Michał z Agnieszką, którzy tłumaczyli Nowy Testament na Syberii, tłumaczyli dla Hakasów 60 tysięcy ludzi. Beata Woźna, która tłumaczyła Nowy Testament na Papui, Nowej Gwinei, tłumaczyła dla 1500 osób.
cały Nowy Testament. Teraz tłumaczą Stary Testament. W Polsce mamy 100 tysięcy ludzi głuchych, dla których trzeba również przetłumaczyć Słowo Boże. Także pokazałem wam dzisiaj takie nietypowe działania, o których nie zawsze się mówi w Kościele. Pracę wśród Romów i pracę wśród Romów w Polsce, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji i również o tych projektach, które robi BSM. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, Pan Jezus mówił. Wszystko tu runąć może, jak żeście śpiewali w tej pieśni, lecz obietnice Boże pewne są. I to, że Pan Jezus powiedział, będzie głoszona ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, to się wypełnia na naszych oczach i niech to raduje wasze serca, że cokolwiek się w tym świecie dzieje, choćby jak się burzył świat, Pan Bóg wykonuje swoje dzieło i może również w tym dziele użyć i nas. I pomyślcie, te ławki, które wam służyły, teraz będą służyły w innych miejscach i będą radowały innych ludzi, aby mogli słuchać Słowa Bożego. Dziękuję wam bardzo serdecznie.